Witajcie! Co to jest mech? Nie mogłem sobie darować. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się bardzo ciekawymi roślinami. Mchy to rośliny oczywiście niewielkich rozmiarów, o bardzo ciekawej budowie, dosyć mocno różniące się od innych roślin, ale o tym w przyszłości. Dzisiaj dowiemy się, wiecie co? Przede wszystkim dowiemy się, jak ich się łatwo i szybko nauczyć, bo wbrew pozorom to bardzo proste informacje, łatwo wchodzące do głowy, szybko to opanujecie i będziecie mogli przechodzić dalej. Niech te mchy, a często niestety w ogóle rośliny są z biologii takie trudne, uczniowie tego nie lubią, pokażę wam, że zupełnie niesłusznie. A zatem budowa mchów, rozmnażanie mchów, znaczenie mchów, rozpoznawanie jakiegoś stwora do mchów. Wszystko to, czego chcę od was, podstawa programowa. Do dzieła! To niewielkie rośliny lądowe, raczej rzadko przekraczające 15 cm. Bardzo lubią obszary wilgotne, no często występują w runie leśnym, jest to najniższa warstwa lasu. Potrafią zasiedlać też powierzchnię skał. Stąd można powiedzieć, że są roślinami pionierskimi, czyli zasiedlającymi jako pierwsze teren wcześniej nie zamieszkały. Te niewielkie rozmiary wynikają z niewykształcenia właściwych tkanek przewodzących. Pamiętacie jeszcze tkanki roślinne omawiane niedawno? Nie wykształciły także tkanek wzmacniających i typowych organów roślinnych. A te organy, które posiadają, to chwytniki, odpowiedniki korzeni u innych roślin, łodyżki, odpowiedniki łodyg i listki. Nie zgadniecie. Odpowiedniki liści. Funkcją chwytników jest, co by strzejsi już się domyślali, utrzymywanie w podłożu. Łodyżka jest podporą i przewodzi substancje, wodę i produkty fotosyntezy. Mimo braku właściwych tkanek przewodzących, no potrafi przewodzić. Listki zaś przeprowadzają fotosyntezę, mają tylko jedną warstwę komórek miękkiszu asymilacyjnego. Znowu tkanki roślinne. Co do pobierania wody, to mchy robią to całą powierzchnią ciała, zatem zarówno chwytniki, łodyżki i listki mogą wchłaniać wodę, na przykład z kropel spadającego deszczu. Brzmi to może skomplikowanie, ale nie jest. To jeszcze raz. Mamy małe roślinki, które nie mają właściwych tkanek przewodzących i wzmacniających. Ich organy roślinne to chwytniki, łodyżki i listki. Mchy są zielone, mają chlorofil i przeprowadzają fotosyntezę. Ale co to za dziwaczna brązowa łodyżka wyrastająca zwykle w okolicach lata z ulistnionej łodyżki? I tu musimy przyjrzeć się rozmnażaniu tych stworów na przykładzie mchu płonnika. A temat rozmnażania, jak sami wiecie, zawsze jest bardzo ciekawy. Mała przerwa. Słuchajcie, w opisie tego filmu wrzucam wam link do kursu uczenia się. Kursu, który przygotowałem, nie tylko ja zresztą, specjalnie dla was, po to, żebyście nauczyli się jak się uczyć, żeby szkoła była prosta, przyjemna, żeby można było poświęcić maksymalnie dużo uwagi, przez maksymalnie, właściwie przez minimalną ilość czasu, żeby mieć czas w życiu na ciekawsze rzeczy niż rycie nad książkami. No ale to wszystko znajdziecie w tym linku, tymczasem wracamy do filmu. Oto na glebę wysypują się zarodniki. To komórki służące rozmnażaniu, z których w sprzyjających warunkach wykiełkuje splątek. To znaczy z jednego zarodnika wykiełkuje jeden splątek. Splątek to taki nitkowaty twór, a z niego powstaną te zielone, ulistnione łodyżki. Te z chwytnikami, listkami itd. Wrócę na chwilę do zarodników. Otóż mimo, że wszystkie wyglądają tak samo, to były one zróżnicowane płciowo. Z jednych zarodników wyrosną osobniki męskie, a z drugich żeńskie. Zapytacie, ale jak to mech chłopiec i mech dziewczynka? No w sumie to trochę tak. Ponieważ na osobnikach męskich utworzą się plemnie z plemnikami, na żeńskich będą rodnie z komórkami jajowymi. I tu mchy mają pewien kłopot. Otóż, żeby plemnik z jednego osobnika, który umówmy się, no nie jest przesadnie ruchliwy, dostał się do osobnika żeńskiego, no potrzeba
pomocy, a tą pomocą jest kropla wody, która spadając na plemnię rozrzuca plemniki dookoła w takim małym wodnym wybuszku. Jak plemnik ma szczęście, trafi do rodni, gdzie dojdzie do zapłodnienia, no to mamy to. Jeszcze raz. Zarodnik, z niego splątek. Ze splątka ulistniona łodyżka, a na niej plemnie, na sąsiedniej zaś rodnie. Kropla wody i plemnik dostaje się do rodni, dochodzi do zapłodnienia. Zapłodnienie to połączenie komórki jajowej i plemnika, a komórka powstała z tego połączenia to zygota. Zygota rozwija się i w wyniku podziałów komórkowych powstaje ta brązowa, bezlistna łodyżka. I zatrzymajmy się tu na chwilę. Zwróćcie uwagę, że ta brązowa, ta bezlistna łodyżka powstała w wyniku rozmnażania płciowego, zatem ta brązowa jest potomkiem tej zielonej. Tworzy następne pokolenie. Mamy tu więc dziecko rosnące niejako na rodzicu. No ale idźmy dalej z tym rozmnażaniem, bo bezlistna, gdy sobie urośnie, dodajmy, pobiera wodę i produkty fotosyntezy z tego poprzedniego pokolenia, czyli tej ulistnionej. I na szczycie tej bezlistnej powstaje zarodnia. I nie zgadniecie, z zarodni wysypują się zarodniki. I cykl się zamyka. Zwróćcie uwagę, że pokoleniem dominującym było to rozmnażające się przez gamety, czyli ulistniona zielona łodyżka. Dwa słowa o znaczeniu mchów w przyrodzie. Pamiętacie, na początku wspominaliśmy, że są organizmami pionierskimi. Dzięki zasiedlaniu skał czy piasków rozpoczynają procesy glebotwórcze, dają możliwość wejścia tu innym organizmom w przyszłości. Gromadzą olbrzymie ilości wody dzięki mchom. Podczas ulewnych deszczy czy wiosennych roztopów las może gromadzić wodę, a uwalniać ją w trakcie suszy. Są pożywieniem innych organizmów, tworzą całe wielkie zbiorowiska roślinne, jak na przykład torfowiska. Zresztą torfowce to jedna z bardziej przydatnych człowiekowi grupa mchów. Torfowce charakteryzują się ciągłym wzrostem, przy czym górna część łodyżki rośnie szybko, a ta dolna obumiera stopniowo, tworząc torf. Materiał bardzo bogaty w węgiel, wykorzystywany w kosmetyce jako doskonały nawóz, a kiedyś był to nawet materiał na opał. No i cóż, moi drodzy, no i to tyle. Podsumujmy to wszystko, co wiemy. Wiemy, że mchy są niewielkimi roślinkami, nie mają tkanek przewodzących wzmacniających. Wiemy też, że składają się z takich organów jak listki, łodyżki, chwytniki i całą powierzchnią ciała potrafią wchłaniać wodę. Pewnie pamiętamy, jak się rozmnażają. Mamy przemianę pokoleń. Pokolenie rozmnażające się przez zarodniki. Dla tych, co bardziej zainteresowanych, to pokolenie nazywa się sporofitem, jest brązową łodyżką całkowicie zależną od tego zielonego pokolenia zwanego gametofitem. W każdym razie po wysypaniu zarodnika kiełkuje splątek, z niego właśnie gametofit, on będzie rozmnażał się płciowo, ale niezbędna jest kropla wody i o tym też pamiętajcie, bo to jest cecha taka bardzo pierwotna, bardzo stara. Potem rośliny wyższe będą już uniezależnione od tej wody i to jest ich wielki sukces. No ale tymczasem mszaki jednak tej kropelki wody do rozmnażania potrzebują. Po zapłodnieniu na gametoficie żeńskim wyrasta no właśnie sporofit, na szczycie zarodnią i cykl się zamyka. Poznaliśmy rozmnażanie, ale też poznaliśmy znaczenie mchów zarówno w przyrodzie, jak i dla człowieka. Mam nadzieję, że mchy nie będą stanowić już dla was żadnej tajemnicy. Uczcie się z radością, uczcie się przyjemnie i cóż, do następnego razu, trzymajcie się.